Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Dzień dobry, witamy wszystkich w naszej kolejnej audycji przez pryzmat wiedzy. Dzisiaj jest z wami Ania Wietuszyńska i moim gościem jest... Jacek Czaplak. I porozmawiamy dziś o języku angielskim i o projekcie Erasmusie+. Więc może zacznijmy od takiego pytania. Jak pan się znalazł właśnie w szkole? Bo pan jest nauczycielem, więc dlaczego pan został nauczycielem? Dobre pytanie. Właściwie nie mam jednej dobrej odpowiedzi. To chyba zwykle jest seria przypadków. A potem okazuje się dopiero, że człowiek odnajduje się w tym i myśli sobie, tak, lubię to robić, tak, zostaje. Jeśli miałbym powiedzieć, czy kiedykolwiek czułem jakiś w wieku, nie wiem, 20 lat powiedzmy, czułem jakieś powołanie do tego, żeby pracować w szkole? Nie, nie, absolutnie. A czy teraz pan czuje to powołanie? To jest takie górnolotne słowo, nie jestem do końca przekonany. Znaczy, lubię tę pracę. Praca z młodzieżą daje... inne spojrzenie na świat. To jest też taka sytuacja, kiedy w pewnym wieku zaczyna się cenić kontakt, stały, codzienny kontakt z ludźmi znacznie młodszymi. Wydaje mi się, że też dzięki temu mam mniejszą szansę, żeby się znudzić, wypalić, zgorzknieć. Młodzi ludzie zaszczepiają dużo energii. To jest świetne. Ja już pracuję ze studentami od 7 lat. To w takim razie pan pracuje i na uniwersytecie, i w liceum? Tak. A czym pan się zajmuje na uniwersytecie? To jest pozornie tylko podobna rzecz, dlatego że prowadzę zajęcia z języka angielskiego. No, studia nazywa się to lektoraty, a nie lekcje języka angielskiego. Pozornie, dlatego że temat wydaje się ten sam, natomiast ludzie, z którymi pracuję na uczelni, są zupełnie inni. Oni wiedzą, czego chcą. Tymczasem na poziomie liceum, szczególnie na poziomie klas młodszych, znaczna część uczniów przychodzi, by tak rzec, bo musi. Bo rodzice ich wysyłają, bo jest taki obowiązek. To bardzo zmienia, to bardzo wiele zmienia. Tak, dorośli ludzie na studiach wiedzą, przychodzą, chcą w miarę sprawnie, szybko się nauczyć. Młodych ludzi w liceum trzeba do tego zachęcać, szukać dojścia, nie wiem, rozpalić pasję, przekonać ich, że to może być użyteczne, przydatne, ale też towarzysko istotne, tak? Tak w życiu po prostu, w nawiązywaniu nowych znajomości. Na studiach robimy swoją robotę. Nie trzeba nikogo zaciekawiać. To byłaby ta główna różnica chyba. A gdzie jest praca trudniejsza? Na pewno ze względu na te wszystkie kwestie związane z stroną wychowawczą, znaczy z zachowaniem młodych ludzi, tak? Te kwestie związane z ich często, nazwijmy to po imieniu, niechęcią po prostu, tak? Albo próbą zaliczenia, zdobycia ocen w miarę niewielkim kosztem, tak? Ze względu na to, że trzeba się zmagać też z tą materią, to chyba praca w liceum jest trudniejsza, natomiast też daje satysfakcję, bo jeśli po roku czy dwóch latach pracy można powiedzieć, że w grupie, w której wszystko szło jak po grudzie, z trudem, i to zaczyna działać, i jest kilka osób, które robią postępy, których to cieszy, które współpracują na lekcji, to jest źródło satysfakcji, tak, na pewno. Pan przeprowadza, właśnie jest organizatorem projektu Erasmus Plus w liceum. Może rozwiniemy ten temat za chwilę, ale jeszcze muszę się zapytać, czy w takim razie na studiach pan organizuje jakieś projekty? Nie, 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 tam zupełnie. To czy Erasmus ma swoje sekcje, tak? Jest Erasmus dla uczelni wyższych, dla studentów i pracowników naukowych, który rządzi się trochę innymi prawami, ale potem, może później o tym. Jest Erasmus, jego sekcja dla szkół średnich, znowu różna dla liceów, różna dla szkół zawodowych, czyli techników w praktyce, ale jest też, o dziwo, spora oferta w ramach Erasmusa dla, na przykład dla domów kultury takich jak ten,
Jak pan to wszystko łączy? Więc jakby dwie prace, dość trudne prace, bo praca nauczyciela jest bardzo wymagająca. Rozumienie też wszystkich zasad, które pan tutaj opowiedział, jak ten Erasmus działa, to jest dość spora praca. Jak pan to wszystko nadąża? No tydzień ma 7 dni. Tydzień pracy, co prawda, przyjęło się w Polsce, ma dni tylko 5. Dla niektórych ludzi w różnych zawodach, tak, może mieć 6 dni. Dla mnie to jest 7 dni w tygodniu. No i całkiem często jest to praca wieczorno-nocna również. Mam na myśli planowanie, przygotowanie, korespondencję z partnerami, wyszukiwanie partnerów. To często dzieje się nocami po prostu. Ale daje mnóstwo satysfakcji, więc powiedziałbym, że mam czasami dość. Nie mam. Natomiast organizacja wyjazdu wydaje się trochę prostsza, chociaż nie da się tego zrobić w pojedynkę, choćby dlatego, że sam proces rekrutacji jest dosyć trudny. Z racji tego, że to są dla uczniów wyjazdy bez kosztów albo prawie bez kosztów, liczba chętnych jest zwykle większa niż liczba miejsc. Więc ten proces rekrutacji trzeba jakoś opracować i uczciwie, rozsądnie wybrać według jakichś kryteriów młodzież, która jednak skorzysta z tego, a z drugiej strony uczciwie powiedzieć, dlaczego pozostali się nie zakwalifikowali. Ten proces jest dosyć trudny, a potem oczywiście trzeba znaleźć transport, oczywiście trzeba znaleźć zakwaterowanie, obiady i ciągła korespondencja z partnerami. Więc tutaj przy wyjeździe powiedziałbym 3-4 osoby w zupełności wystarczą. Tak? Jakie są te kryteria rekrutacji? Co musieliby zrobić? Podstawowym kryterium jest jednak to, że musi być to uczeń, który nie ma kłopotów z nauką. Tak po prostu. Ja wiem, że to brzmi może trochę dziwnie, ale nie można się zaangażować w dodatkowe zajęcia. Erasmus jest zajęciem dodatkowym. I jeśli człowiek nie radzi sobie ze swoimi podstawowymi obowiązkami, czyli ma zagrożenia z przedmiotów, wiele zajęć opuszcza. Więc to byłaby ta pierwsza rzecz, tak? Należałoby zadać sobie pytanie, czy radzę sobie ze swoimi podstawowymi obowiązkami, a potem dopiero powiedzieć, dobrze, mam czas na to, żeby się zaangażować. To, co robiliśmy za każdym razem, to były po prostu dosyć precyzyjnie opisane zadania, które uczniowie mieli wykonać. Te zadania potem kolektywnie ocenialiśmy, w sensie przydzielaliśmy punkty. To trochę tak jak na maturze i na egzaminie ósmoklasisty. I z tych dosyć konkretnych kryteriów i wielu zadań, o które poprosiliśmy uczniów, wynikała jakaś suma punktów. Tylko w ten sposób można przejść przez rekrutację i nie spowodować pretensji, niechęci, skarg. Tak to musi wyglądać. Jaka była rekrutacja nauczycieli, żeby jednak dostać się do tego kraju, w który by chciały pojechać? Nauczyciele wyjeżdżali jako opiekunowie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. No tak zupełnie naturalnie znaczna grupa nauczycieli jakby odpada, dlatego że nie chce w tym wziąć udziału. Jeśli ktoś ma małe dzieci, nie zostawi ich na tydzień, to z całą pewnością niemożliwe zupełnie. Potem ograniczone to jest jednak do tych nauczycieli, którzy mają dużą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim. Specjalnie powiedziałem to w ten sposób, bo to jakby nie jest takie naturalne, że to muszą być nauczyciele języka angielskiego, prawda? Muszą posługiwać się językiem angielskim, bo są opiekunami grupy, bo w razie sytuacji trudnych potrzebują się skutecznie komunikować z nauczycielami z zagranicznej szkoły, ale również z lekarzem, policją, służbami imigracyjnymi. W razie jakichkolwiek sytuacji, tak, trudnych, drażliwych, potrzebny jest na miejscu tłumacz, więc musi to być ktoś, kto mówi w języku angielskim. Tak by to wyglądało, a potem oczywiście ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. Jaką rolę dyrektor jeszcze oprócz zatwierdzenia może odgrywać w tym projekcie? Czy dyrekcja organizuje coś oprócz pozwalania na wyjazd? Czy ma może jakieś propozycje albo punkty, które muszą być wykonane, żeby pojechać? Znaczy, sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Pieniądze, które możemy przeznaczyć na wymiany i na wszystkie te aktywności w ramach wymian, to są pieniądze, że tak powiem, znaczone. One są ściśle opisane w projekcie, we wniosku aplikacyjnym, które składają szkoły do Agencji Narodowej o przyznanie grantu na cały projekt. I tam są dosyć precyzyjne informacje, na co mogą zostać wydane pieniądze. Więc na przykład liczba uczestników jest określona we wniosku, liczba opiekunów. Są tam informacje, że pieniądze mogą zostać wydane na transport, ubezpieczenie,
wyżywienie, zakwaterowanie. Mogą być wydane również na bilety, wejścia do muzeów, do miejsc turystycznie atrakcyjnych. Więc mamy taki podział. Z jednej strony część aktywności jest już wcześniej na etapie planowania opisana i można wydać je tylko w ten sposób. Następna rzecz to decyzje szkoły goszczącej. Jeśli jedziemy do Włoch czy do Czech, to gospodarze mają decydujący głos w sprawie tego, jak będzie wyglądać harmonogram każdego dnia, ale i też całego pobytu. Oczywiście negocjujemy na miesiąc, dwa miesiące przed samą wymianą i tak stało się we Włoszech. Na przykład nie było w planie zwiedzania Pompeji. Wynegocjowaliśmy, wyprosiliśmy, pisaliśmy maile i dyrekcja szkoły włoskiej zgodziła się na to. Więc rzeczywiście są tam takie momenty, kiedy dyrektor ma pewien wpływ na to, może coś zablokować, może coś ułatwić, umożliwić. Natomiast dotyczy to często rzeczy raczej małych, drobnych i drugorzędnych. Głównie rozliczamy się przed Agencją Narodową. To jest instytucja, która na poziomie kraju, czyli w Warszawie, polski urząd, który nadzoruje właściwe wydawanie środków europejskich. Natomiast dyrektor może sugerować, zgadzać się bądź nie zgadzać, może proponować inną formę transportu, zmienić nauczyciela, opiekuna, może nalegać, żebyśmy zwiedzili koniecznie coś, czego nie ma w programie i wtedy moim zadaniem jest oczywiście pisanie i przekonywanie partnerów, którzy nas goszczą do tego, żeby ujęli ten punkt w programie. Nie mamy wielkiej dowolności. Jeśli nie ma możliwości wyjazdu, a chciałoby się rozmawiać spokojnie angielskim, czyli będąc uczniem na przykład tego samego liceum, jak można zacząć uczyć się tego angielskiego, jak się zmotywować do tego, żeby po prostu móc zacząć rozmawiać? Ja chciałbym podać dobrą, prostą receptę, ale jej nie ma, bo jesteśmy różni. Dla niektórych świetne są seriale. Tak po prostu seriale. Siódmy sezon, 50. odcinek, a potem kolejny serial. Okazuje się, że oglądając seriale, czyli dosyć proste fabuły, tak, bez jakiegoś bardzo zaawansowanego, specjalistycznego słownictwa, nagle my nie mówimy, my ich tylko słuchamy, ale nagle okazuje się, że one zapadają w pamięć, tak, że tak powiem, mimo woli. I potem człowiek zaczyna mówić, nie wiedząc właściwie skąd to zna. Potem jakaś refleksja przychodzi, myślę sobie, nie, no to z tego serialu, tak, to oni tam tego używali. Dla kogoś innego, to był przypadek Wojciecha Mana, znany radio. On słuchał piosenek, zwracając uwagę na teksty. On, jak sam twierdził w jakimś wywiadzie, nie nauczył się angielskiego ani w szkole, ani z podręczników, tylko z rockowej muzyki amerykańskiej i brytyjskiej. W zależności od temperamentu dla kogoś to może być program komputerowy, to mogą być gry komputerowe. Mamy uczniów w naszej szkole, którzy są świetni i na pytanie, jak to zrobili, oni odpowiadają, nie wiem. Ale masz kontakt z angielskim? No tak, gram w gry komputerowe, ale te RPG, tak? Roleplay Games. Co oznacza, że bardzo często piszą do siebie albo wręcz mówią do siebie w czasie tej gry. To nie gra jest celem, tylko ten kontakt, który się wokół gry odbywa. Najlepiej, kiedy to się dzieje mimowolnie, czyli tak jak uczą się malutkie dzieci swojego pierwszego języka, mimowolnie w zabawie. To byłoby najlepsze. Musi być w tym element przyjemności. Teraz każdy sobie odszuka tę przyjemność. Jedni będą słuchać muzyki, ktoś będzie oglądał seriale, ktoś będzie czytał książki. To też jest kolejny świetny sposób. Ale jeśli nie lubię czytać książek, nic z tego nie wyjdzie. Szukamy własnego sposobu. Każdy ma ten indywidualny własny sposób. Czyli drodzy słuchacze, jak już słyszycie, najważniejsza jest komunikacja i po prostu stykanie się z tym językiem. I to jest właśnie rada nauczyciela i musicie wziąć to do siebie blisko, jeśli chcecie zacząć rozmawiać nie tylko w języku angielskim, a szczerze mówiąc w każdym języku, bo no to są tak uniwersalne rady, mimo że każdy z nas jest różny, ale każdy znajdzie sobie sposób, w jaki będzie chciał się nauczyć języka. A z wami była Ania Wietoszyńska i Jacek Czaplak.